No i witam Państwa bardzo serdecznie. W magazynie mam do Was pytanie. Panowie dziś na gościnnych występach. Ja, ale moi goście to stali bywalcy tego zacnego magazynu. Marcin Wikło, Marek Pyza. Witam Panów. Dzień serdecznie. Dobry. Dzień dobry. I dziś, skoro dziś mamy wtorek, to mamy też premierę nowego odcinka filmu Reset, filmu dokumentalnego. Mamy mieć. Profesora Celskiewicza i oczywiście redaktora Michała Rachonia. Lubimy ten film dokumentalny, więc pokażemy zajawkę. Oglądajcie Reset, powtórkę i następne odcinki. Dużo Was to nauczy. Czy zamierza Pan go obejrzeć? Pan żartuje teraz. Będzie Pan, Panie Pośle, oglądał kolejne odcinki? Myślę, że tak. Myślę, że tak. I z ciekawością mogę sobie wyrobić zdania. Reset. Poniedziałek 21:30 w TVP1 i TVP Info. To znamy poprzednie odcinki, szukujemy się na kolejny materiał. Poprzednie odsłony tego filmu były porażające dla wielu, i to nawet dla tych, którzy znają tę tematykę smoleńską dobrze, a wy, panowie, należycie do tej grupy. No, to nie jest tylko tematyka smoleńska, to jest coś dużo więcej. Dziennikarzy, no właśnie. I teraz pytamy o kwestie polityczne. Nie będziemy tutaj może na części pierwsze rozkładać każdego elementu tego wstrząsającego skądinąd serialu, ale pytamy o kwestię, czy te materiały mogą w jakikolwiek sposób pogrążyć Donalda Tuska. Marcinie, wiesz, dlaczego jest taka jego nerwowa reakcja, to jego takie obśmianie, no chyba pan żartuje, czy ja będę oglądał, bo pogrąży to jest takie, jakby go, nie wiem, no raz tąpnęło i tam zatopiło, a to go tak grilluje, tak co parę centymetrów, podpieka, tak go tak trochę schodzi pod wodę, to się wynurza i znowu jest ból. No to jest strasznie męczące dla niego musi być, tym bardziej, że to nie jest jakaś historia oparta na opiniach publicystów, tak. Zbierzmy 5 osób i powiedzą, a Tusk jest zły, brzydki, nieładny i für Deutschland. Nie, to jest coś więcej, to jest bardzo dobra wykonana kwerenda dokumentów. To są dokumenty, parę razy już były pokazywane po raz pierwszy, więc coś tam ukrywające. Część też dobrze skompilowanych dokumentów, które są już znane. Myśmy chociażby pokazywali je w tygodniku sieci na temat umowy gazowej, na temat pewnych umów międzynarodowych polsko-niemieckich, ale także relacji polsko-rosyjskich budowanych przez Donalda Tuska, Waldemara Pawlaka. Zdjęcia pani Kopacz z prosektorium, to wy pokazaliście pierwsi. W ogóle te zdjęcia z prosektorium, te porażające informacje. To prawda. Natomiast jakby też taki kompilacja tego wszystkiego, pewne usystematyzowanie, ułożenie, ubranie tego w formułę serialu, to jest coś, co tak go spycha i to musi być bardzo ciężkie. Z ujawnionych informacji przez Reset, Marku, wynika, że to taki niby szczegół, może nieistotny, a mnie się wydaje szalenie istotny, że tuż przed katastrofą smoleńską przestał działać internet w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Mało tego, nie działały, i tu już się naprawdę za głowę złapałem, bramki na wojskowej części lotniska Okęciek. Właściwie każdy mógł sobie wejść i wyjść. W raporcie technicznym po katastrofie smoleńskiej możemy przeczytać, że wniesiono na przykład apteczkę do Tupolewa przez te bramki, które nie działały, i właściwie to nie wiadomo, kto je przyniósł. Co to za państwo było? Trzy rzeczy muszę powiedzieć, jeszcze wracając do tego, co przed chwilą. Ja myślę, że Donald Tusk mówi prawdę, gdy z takim lekkim przekąsem wyśmiewa pomysł oglądania przez niego tego serialu. Myślę, że on go nie ogląda, a to dlatego, że on wie, co w nim jest. To nawet dla niego jest po prostu zbyt bolesne. Zna te dokumenty. No. No tak, ale problem tutaj polega na tym, że ktoś to w doskonały sposób opowiedział, bo całą materię, której Reset jest poświęcony, przede wszystkim trzeba zrozumieć. I Rachoń z Cęckiewiczem przez wiele miesięcy nad tym siedzieli, dobrze to zrozumieli i opowiadają najważniejsze rzeczy, wyłuskują metodologię, jest tu istotne. Wyłuskują to, co jest tam kamieniem milowym w każdym z wątków, i każdy z nich, i to jest odpowiedź na twoje pytanie, pogrąża Donalda Tuska. I moim zdaniem serial Reset go nie pogrąży, dlatego że on niestety nie dotrze do wystarczająco wielu oczu, uszu, serc, mózgów Polaków. Oni po prostu stwierdzą mu, a fu,
Nie zhańbię się oglądaniem czegoś takiego, a szkoda, bo wielu by się oczy otworzyły. Natomiast obiektywnie ten serial go pogrąża, bo to, co znajdujemy w każdym odcinku, jest po prostu, byłoby zabójcze dla każdego polityka w każdym cywilizowanym państwie, zwłaszcza z tej perspektywy, jaką dziś mamy, perspektywy polityki wschodniej. A co do twojego pytania o te awarie, to nie było poważne państwo, które pozwoliło, żeby ta wizyta była tak przygotowywana, żeby nawet nie sprawdzić lotniska, na jakim będzie lądował prezydent, bo Rosjanie powiedzieli, nielzja, nie zgadzamy się na to, żeby tutaj jakiś wasz BOR sobie wszedł i sprawdził, gdzie będzie lądował wasz prezydent. A te zaniedbania, niedziałający sprzęt na Okęciu, awarie w MSZ-cie jednego, drugiego systemu, Nie było żadnego backupu. Ale jak myślicie, kto jest za to odpowiedzialny? Kto poniósł jakieś konsekwencje? Ile śledztw w tej sprawie, w tych sprawach awarii wszczęto? Czym one się zakończyły? Odpowiedź na każde z tych pytań brzmi nul. A można to było zrobić tylko wtedy, w czasach rządów Tuska. Jest tylko jeden problem. O tyle problem, że jedyny wyrok, który zapadł, to wyrok na pana Tomasza Arabskiego. I to jest właściwie... No był jeszcze na pana Bielawnego. On stał się kozem ofiarnym i po prostu chronił tyłek Mariana Janickiego, który powinien też pojawić się na ławie oskarżonych, a ostatecznie... Dostał awans. W raporcie technicznym możemy też przeczytać, i to jest jasno wyartykułowane zdanie po zdaniu, o tym, że sprowadzanie samolotu polskiego przez obsługę naziemną rosyjską było prowadzone od początku do końca źle i od początku do końca mylnie. I to też bardzo wiele mówi o sytuacji, z którą mieliśmy do czynienia. No tak, tylko że nie zamykajmy tego serialu Reset tylko przy Smoleńsku. I tak mówię, to jest oczywiście bardzo ważny element. Ciągle rozumiem, że jesteśmy na tym etapie, więc te odcinki będą właśnie temu poświęcone. Natomiast to się zaczęło od tarczy antyrakietowej, którą naprawdę Tusk w imię pojednania z Putinem dokonywał takiej obstrukcji, żeby to się, że niby się zgodzili, w sumie niby wszystko zostało podpisane, ale Amerykanie mieli dość, zdążyła się zmienić władza, Barack Obama nastąpił po George'u Bushu i to okazało się, że już nie ma takiej intencji, tak, więc jakby tarcza antyrakietowa, która miała chronić Polskę, chronić tą część regionu, okazała się jakby złożona na ołtarzu tej przyjaźni Tuska z Putinem, no nie można tego inaczej po prostu nazwać, takich wspólnych interesów. Umowa gazowa, którą bardzo szczegółowo opisywaliśmy z Markiem w tygodniku Sieci, to jest kryminał sam w sobie. Tak? To jest po prostu negocjacje, których nie było mowy o cenie, było jakby nadskakiwanie Rosjanom, i to jest taka metoda prowadzona przez Tuska i Pawlaka, nadskakiwanie Rosjanom ponad to, czego oni by chcieli. W tej historii jest jeden do jeden. Dokładnie to samo po 10 kwietnia. Dokładnie to samo. To jest jakieś takie takie antycypowanie, co by tutaj zrobić, żeby Rosjanie się nie wzburzyli, żeby te układy były dobre. I żeby nie sypać tego piasku w tryby. Pogłaskajmy, pochwalmy, raczej niech to będzie tłusta kropka postawiona i niech będzie dobra symfonia współpracy pomiędzy nami, bo takie stwierdzenia też w tych dokumentach dyplomatycznych się pojawiają, taka ruska, sowiecka mentalność i ci ludzie, którzy, no nie wiem, no ja sobie zapamiętałem z poprzedniego odcinka taką scenę jeszcze poprzedniego, kiedy właśnie w Katyniu 7 kwietnia Donald Tusk czekał, żeby wsiąść do wspólnej limuzyny z Putinem, bo mu nie otworzono drzwi, tylko dlatego, że Putin musiał się tam jeszcze zakręcić i zdjąć marynarkę. No jak lokaj po prostu był potraktowany. To była w ogóle, ta scena jest przerażająca. On jakby odchodzi od tej limuzyny i tam, że niby wita się z kimś, potem wraca, jeszcze go wstrzymują. A tu jeszcze nie są drzwi otwarte. To jest może kilka sekund, ale one są tak potężne, że zrobiły to ogromne wrażenie na mnie. To jest kolejna mocna strona tego serialu. Autorzy bardzo skrupulatnie przejrzeli archiwa telewizyjne, archiwa różnych instytucji i wyciągnęli takie zdjęcia, o których albo zapomnieliśmy, albo nigdy ich nie widzieliśmy. Albo nie zwróciliśmy na nich uwagi. Tak, na mnie zrobiło w jednym z pierwszych odcinków duże wrażenie, zrobił ten moment, kiedy delegacja polskiego rządu w 2008 roku późną zimą idzie do Putina przez Plac Czerwony. Oni tam wyglądają jak jakaś wycieczka szkolna, która sobie zwiedza, ogląda, o tutaj ten Lenin leży, i tak sobie drepczą do tego Władimira w nadziei, że coś sobie na tym ugrają politycznie.
I to jest największy problem, bo to wyłazi niemalże z każdej minuty. Ugrać coś politycznie, Marek, na ociepleniu relacji z Rosją. Wiemy, że ta wycieczka wchodzi na Kreml, a naprzeciwko niej siadają killerzy, tak po prostu, którzy wiadomo, że ograją ich do zera. Innym razem wycieczka Radosław Sikorski, tak się odbija od bramy Kremla. Ale to, co wyłazi z każdej minuty niemalże tego filmu, zwłaszcza w tych ostatnich odcinkach, to niestety taki wniosek, że Donald Tusk był skłonny zapłacić za to rzekome, fikcyjne pojednanie z Rosją i ocieplenie stosunków, cenę w postaci krwi Lecha Kaczyńskiego i towarzyszących mu 95 osób i cenę zbezczeszczenia ich ciał. On się na to de facto wszystko zgodził. Nie mówię, że zgodził się na doprowadzenie do katastrofy, chcę to podkreślić, ale zgodził się na to wszystko, na wszystkie działania Rosjan, które mogły do tragedii doprowadzić, a potem zgodził się na to, co powiedziałem przed momentem. Posłuchajmy na chwilę profesora Cenckiewicza a propos tego państwa, o którym rozmawiamy. Nie tak dalekiego. Jeśli jako historyk miałbym odtworzyć całą sekwencję wydarzeń, działań rządu polskiego 10 kwietnia 2010 roku, no to mogę powiedzieć, że bym był bezradny. Nie jestem w stanie tego dnia opisać jakoś szczególnie esencjonalnie, szeroko, dlatego że praktycznie nie ma żadnych dokumentów, a te, które są jakieś zdawkowe, to są często niejawne. No, ale też trzeba powiedzieć, że one nie przesądzają, że tak powiem, one nie zmieniają tego obrazu, o którym tutaj mówię, który tutaj kreślę. Natomiast znacznie lepiej jest, jeśli chodzi o tworzenie tego stanu państwa, sposobu myślenia polskich władz już po 10 kwietnia. Po 10 kwietnia, dlaczego chciałbym jeszcze poruszyć z wami tę kwestię? Pamiętam, kiedy zaczyna się wojna na Ukrainie, Putin atakuje Ukrainę, po kilku tygodniach, miesiącach prezydent Zełenski mówi wprost o tym, do czego doszło pod Smoleńskiem, mówił po prostu, powiedział o zamachu. Potem, a wcześniej nieco, te słowa padły z ust prezydenta Juszczenki, bo też powiedział o tym dość właściwie otwarcie. I dopiero po agresji Rosji na Ukrainę nagle pojawiają się publikacje, również w niemieckich mediach, ale nie tylko, które łączą no po prostu decyzję o ewentualnym zamachu z tym, co się stało na Ukrainie, i że to nagle jest możliwe. Nagle jest możliwe, żeby Władimir Putin wydał wyrok śmierci na przywódcę innego państwa. Więcej, to się wydaje oczywiste. Niemieckim dziennikarzom dziś to się wydaje oczywiste. I gdy, co się stało? I gdy wziął i spadł samolot z Prigorzynem, mieliśmy publikację w jednej z niemieckich gazet. Od razu o była kolejnych publikacja. Katastrofach lotniczych, dziwnych, podejrzanych. Jakichś rosyjskich. I całość tej skomplikowanej, wielowątkowej historii była zilustrowana czym? Wrakowiskiem ze Smoleńska. No właśnie, ale ja pamiętam taką gazetę, bo to Gazeta Wyborcza jest, która dzień po śmierci polskiej elity pod Smoleńskiem napisała wina pilotów. Nie, no to było powtarzanie narracji. Od razu wiedzieli. Oczywiście, że tak wiedzieli. No ja też obstawiałem, że z Prigorzynem to tak. To był taki czarny humor trochę, tak, ale że to też na pewno będzie wina pilotów, no bo to jest taka rosyjska metoda, to od dawna wiemy, że ci, którzy nie żyją, są obarczani winą. A ustalono to 10 kwietnia o 23 bodajże 30. Mak wtedy zamyka dochodzenie, no bo nie ma co dochodzić, po prostu no stało się, tak, i tyle. Natomiast co do tych dokumentów, to te przed 10 kwietnia, akurat te, które są, to wystarczą do tego, żeby mówić o zdradzie dyplomatycznej. Mówią o tym, kwestia rozdzielenia wizyt, kwestia tego, padło też takie zdanie w tym filmie, które sobie dobrze zapamiętałem, że jest mnóstwo dokumentów, które po prostu w rozdzielniku widać, że nie trafiały do kancelarii prezydenta Lecha Kaczyńskiego. To było wprost granie przeciwko prezydentowi, oszukiwanie go. I Marek mówi, że to nie było jakby spowodowanie katastrofy, że jakby ciężko jakby w tym kierunku iść. No nie było to działanie na rzecz bezpieczeństwa delegacji prezydenta Lecha Kaczyńskiego. To już na pewno... To bez wątpienia. Ja tylko podkreślałem, że nie chciałbym być źle zrozumiany, że Donald Tusk wykonywał jakieś kroki ze świadomością, że wydarzy się katastrofa. Tylko też to nie... Nie wiedział, z kim siada do stołu, z kim gra? A no właśnie. Po Gruzji? No właśnie. Po zamordowaniu Policzkowskiej? Jeśli jego prawa ręka, czyli Tomasz Arabski, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, spotyka się z prawą ręką Putina, Jurijem Uszakowym.
Nie w gabinecie, tylko w restauracji. Wieczorem. Dorian Gray gdzieś wieczorkiem w Moskwie i jeszcze mówi tłumaczce: idź, masz teraz pół godzinki wolnego, bo ja tu z panem Jurijem muszę sobie porozmawiać. Nie ma notatki z tego spotkania. Co to jest za meeting? No przecież panowie, to są mafijne historie. Spotkanie turysty z killerem, no po prostu. I tutaj kropeczkę musimy dać. Delikatni jesteśmy. Bardzo delikatni. Proszę państwa, dziękujemy bardzo serdecznie. To był magazyn Mam do was pytanie, panowie. Marcin Wikło i Marek Pisa. Dziękujemy. Dziękujemy serdecznie.